Dzień drugi ściągnąłem sobie tutaj tą całą elektrykę. To wszystko popakowałem sobie tutaj, łańcuch ściągnąłem. Musiałem ściągnąć dekielek, bo tutaj coś było nie tak z tą prowadnicą i łańcuch nie chciał mi wyjść. Jest luz na wahaczu i to dosyć mocny. Tutaj widać jak lata. To łożyska są do zmiany. Zębatka jest wyrobiona już, więc zębatkę to samo będzie trzeba zrobić. To normalne, że ona tak będzie tutaj latać. Segerek taki lichy widać. Magneto tak wygląda w Suzuki. To jest coś na zasadzie PVL-a. Jak ktoś miał Sendę czy coś, to pewnie będzie kojarzył, o co chodzi. To jest lekki zapłon. I tu nie ma klinu wału, tylko po prostu jest na zasadzie ścisku. Wciska się to jakby w wał. Dobra, to by było na tyle. Ramę trzeba oddać do piaskowania i potem się ją pomaluje na czarno. Silnik wyciągnąłem z ramy. Brudny jest strasznie i tak dalej. Tutaj nie zabezpieczam tego przed niczym, bo chyba będę robił płukankę silnika. W sensie wypłukam to wszystko tutaj benzyną, bo widzę, że tu są jakieś ślady po silikonie. A chciałbym się tego pozbyć. Lekkie magneto tutaj jest, więc on się wyżej kręci niż inne 8.5, przynajmniej tak w teorii. W praktyce za bardzo go nie czuć. Zębatkę będę musiał sobie zmienić, bo wygląda słabo. I generalnie chciałbym rozebrać trochę ten silnik, w sensie na przykład pociągać takie elementy jak to, jak korek wlewu, jak ta dźwigienka od sprzęgła i pomalować go na czarno. Wiadomo, wszystko odtłuścić, zerwać ten cały syf z tego. Tu są półki. Łożyska na główce ramy wyglądają spoko, ale nie było dokręcona w ogóle ta śruba, dlatego był luz. Ale to już pewnie się wybiło, już kupiłem te łożyska, więc to powymieniam wszystko. Tu są lagi. Laga ta, która myślałem, że jest wylana. Ona jest nieskręcona w środku, bo się wysuwa sama. To była. Zobaczę zaraz. A nie, to nie była ta. Czyli ta laga była zepsuta. O, i się wyciąga sama. Podejrzewam, że od góry nie jest skręcona. Komuś się może poluzowało to. W wahaczu jest tutaj luz, więc tutaj będą wsadzane tulejki z teflonu, jak zwykle na wahacze. Tak robię. Łożyska w przednim kole są spoko, ale kupiłem nowe, więc pewnie wymienię. W tylnym kole już wymieniałem. Bieżnia od łożyska, które tutaj zostało. Tak, tu o. Ale żeś popsuł. Jest! No i jak ja coś powiem, to ja coś powiem. No i teraz musisz chyba takie się... Nie musisz dziękować! Jest! Działa! A i w sumie okleina już jest. Tak będzie wyglądała okleina. Plast 1. Trochę brudne ręce mam, też nie chcę tego dotykać. Plastik 2. Plastik 3.
i tył. Jeszcze bak i boczek baku.